Cześć, ludziska. No ogólnie się trochę pozmieniało, może wejdę na górę. Zobaczycie, co się tam trochę zmieniło. Na pewno podstawowa rzecz jest taka, że jest ciemno. Ciemno ze względu na to, że mamy już gotowy dach, w sensie gotowe pokrycie. Mamy już normalnie na dachu membranę. Tiavik, tak jak było mówione. Tiavik Pro dokładnie. Tywak, Tiavik, no jak zwał, tak zwał. Więc mamy już na dachu. Już mamy lukarny zrobione. W sensie tak jak widzieliście wcześniej. Dzisiaj chciałem jechać po styropian i może okleić tutaj bok dachu. Ale zobaczymy, czy mi się jeszcze uda. Ja i moja nieudolność jest dosyć duża i boję się, że mogę spaść. A taki jestem trochę gapowaty. No, w każdym razie, co się pozmieniało? Na pewno z takich rzeczy, które można tutaj zaobserwować, to mamy, mam nadzieję, że widać, że jest tutaj to za chwilę. Jest ocieplony wieniec. Tak, czyli wieniec był murowany niższy i w to jest wklejony styropian na wieniec. To ma zapobiegać przemarzaniu wieńca. Jeżeli chodzi, dlaczego tak to jest zrobione, a nie inaczej. Jest to 18 cm, nie można było dostać u mnie na składzie równych 18 cm styropianu, więc jest wyklejona 15 z frezem i na to trójka daje nam to 18 cm, więc tutaj jak przyjdzie piana poliuretanowa, idealnie nam wszystkie te szczeliny tutaj powypełnia, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Więc to było zrobione zanim została położona membrana oraz został ocieplony tutaj szczyt, tak żeby można było się wciąć bez problemu tym, no Boże, słowa mi brakuje, tak aby można było bez problemu się wciąć no dachem, Boże, no obróbką blacharską. Więc tu w tej chwili jakby od środka już praktycznie nam nie pada, więc nie ma z tym większego problemu. No zamarzło, no bo była woda itp., więc to pozamarzało, ale już bliżej niż dalej do tego, że nam nie padało. No dzisiaj chłopaki nie przyszli robić, no bo w weekend spadło białe gówno. No i taki jest efekt. Jak był mróz, to jeszcze nie było kłopotu, ale jak już jest białe gówienko, no to robić się nie da. No już jest po prostu za zimno wtedy. Coś jeszcze się zmieniło? No tutaj jest wymurowane, to już widzieliście. Mówię, no nie nagrywałem niestety. Tutaj też jest zrobione w ten sposób, że mamy styropian 15 ucięty pod skosem, do tego jest styropian 5, czyli ma 15,5, co daje nam 20, taka będzie izolacja zewnętrzna budynku. Tutaj natomiast jest 18, czyli jest 15 i trójka, co daje nam 18, bo tak miało być na szczytach. Nie jest idealnie, ale niestety było to robione na wariackich papierach. Dosłownie, więc nie ma nagrań z tego. Niestety, komin też już wymurowany, tam wyciągnięty, zaraz wam pokażę. Więc nie ma nagrań z tego etapu jakby, tak? Nie jest to nagrane. Więc niestety, ale nie podzielę się z wami tym, jak były wyklejane szczyty. Mogę wam jedynie powiedzieć, no szczyty były wymurowane, wyszlifowane, zagruntowane i na to był przyklejony styropian po prostu. Jakaś wielka filozofia w tym nie była ukryta. Tutaj mamy lukarnę. To jest właśnie te dwa elementy, tak? Tutaj mamy tą lukarnę, którą widzicie. To jest jeden bok, drugi bok z drugiej strony, analogiczny, tak? Są właśnie do ocieplenia. Właśnie po to trzeba jechać styropian. Będzie przyklejany bezpośrednio do OSB. Tutaj również jest. Tam mamy komin. Wyciągnięty już na dach, na gotowo. Wyżej, niżej on już jest tak, jak ma być docelowo. Tu już mamy też obróbkę blacharską. Mamy przyczepione mocowania do rynien. Więc to jest ten sposób. Nie mam tutaj nigdzie blachy, bo bym wam blachę pokazał. Ale nigdzie nie mam blachy wyciągniętej. No nieważne, jak ktoś chce zobaczyć, jaka będzie blacha, to Germania Symmetric. Jeżeli ktoś się zastanawia, jaka, no to Germania Symmetric. Dobra, wejdźmy sobie na górę.
Jak ja nie lubię tych rusztowań warszawskich, to jest po prostu tragedia, jak to się wszystko ma i ta rusza. I te oj. Może do góry nie polecę. Oj. Dobra, wlazłem. Tu mamy ogólnie membrany. Ona będzie jeszcze łączona, to nie jest na gotowo już membrana. Jeszcze będzie przedłużone ITP, tak żeby było wszystko dobrze. To nie ma co się martwić o to. Natomiast chodzi o ocieplenie tutaj lukarny. To muszę zrobić. Nawet nie trzeba jej ocieplać całej do góry, bo to nie jest jakby najważniejsze w tym momencie. Chodzi o to, aby wykleić fragment styropianu, który jest jakby na ścianie i wchodzi pod łaty, tak? Czyli to, co się będzie chować pod łatami i kontrłatami. To właśnie trzeba zrobić, tak? Czyli trzeba tam wleźć. Tutaj oczywiście nic nie ma pod spodem, więc trzeba chodzić po łatach. No a ja i wysokość to jest tak średnio. Tu widać, jak ktoś by się zastanawiał, tu jest blacha i taki wzór jakby zamarzniętej wody. No to jest właśnie to, co chcemy uzyskać, tak? Taki właśnie wzór. To jest ta powłoka jest krystal. No i to jest właśnie ten fragment lukarny, który tutaj jest, trzeba ocieplić. Mam kupiony klej tytan 60 sekund. On jest właśnie przeznaczony do takich rozwiązań. Jest bardzo dobrze trzyma, jeżeli chodzi o wszelkiej maści połączenia właśnie z OSB i TP, więc to akurat jest najlepsze rozwiązanie. Tylko kurczę, jest chyba za zimno na to, żeby to robić i nic z tego nie przeskoczy, bo po prostu nie dam rady tego zrobić, bo jest za zimno. Jest w tej chwili -1. Niby ciepło, niby zimno. Ale na tyle zimno, że nie jestem w stanie tego zrobić normalnie. No, tu widać, jak to wszystko poprzymarzało, więc trzeba ostrożnie z tym, żeby nie było problemu, że nam membrana się uszkodzi, dlatego niech to sobie tak zostanie. Samo się rozpuści, samo się jakby zutylizuje. W każdym bądź razie tutaj będzie trzeba to zrobić. I nie ma zmiłuj, trzeba będzie na to wleźć i to zrobić, tylko że trzeba kupić styropian. Mówię, muszę pojechać kupić styropian. Dotnę go sobie od tamtej strony, no bo skos jest taki sam, więc to nie ma żadnego problemu. Więc sobie go dotnę od tamtej strony, po czym muszę tam po prostu wleźć, przykleić to. I tyle, no nie jest to jakaś wielka filozofia, tak? Trzeba to po prostu tam wleźć i przykleić, no i tak w ten deseń, tak? Najpierw pociągnąć paskiem kleju, żeby membranę przykleić. No bo jak jest pianoklej, no to czemu nie wykorzystać go również do tego? Po czym przyłożyć właśnie bloczek styropianu, przyłożyć i zostawić, żeby on przyłapał, tak? Naprawdę do XPS-a tam, jak była kotłownia robiona, to było właśnie tak samo, czyli do ścianki z... Może słowa mi brakuje. No, momencie. Do ścianki z OSB, która była stawiana, była właśnie dołożona, była właśnie przyklejona od zewnątrz dwucentymetrowa dwójka właśnie styropianu, po to, że można było zrobić siatkę z klejem. Ale była właśnie zrobiona dwójka styropianu właśnie na ten klej tytan 60 sekund i bez problemu się to trzyma do tej pory, nic nie odpada, siatka, klej i... Znaczy klej, siatka, klej i trzyma się to, nic nie odpada, nic się z tym nie dzieje, więc tutaj takie rozwiązanie wiem, że jest pewne, sprawdzone i nie ma z tym kłopotu, dlatego też z czystym sumieniem polecam ten pianoklej tytana 60 sekund, jak i inne produkty tytana, bo to nie jest jedyny produkt tytana, z którym mam styczność, czy to tutaj na budowie, czy wcześniej, który naprawdę się spisał i działa to dobrze, tak? Ja wiem, że może są tańsze produkty innych producentów, ale nie wszystkie działają tak dobrze. Albo nie wszystkie, ja testowałem. Jakby się ktoś zastanawiał, czemu tutaj jest w ogóle ten pasek styropianu przyklejony jeszcze od przodu, bo obróbkę blacharską trzeba zrobić z boku i również tutaj z przodu trzeba się wciąć w ten styropian, więc żeby właśnie zrobić to sensownie, trzeba jakby przykleić też 20 styropianu tutaj od zewnątrz, tak? Czyli żebym ja nie latał. Tutaj od przodu trzeba przykleić również 20 styropianu i żeby to zrobić, trzeba właśnie też tutaj przykleić styropian. No a żeby to zrobić dobrze, no to trzeba było wyrównać słupek. Słupek jest 14, więc jest cofnięty względem muru akurat tak, że dało radę wkleić tutaj styropian 5 i dało nam to bardzo ładnie właśnie 20 cm.
znaczy równą powierzchnię i teraz na to będzie przyklejony tutaj od frontu będzie styropian. Po to, żeby oni zrobili obróbkę. Ja wiem, że najlepiej by było, jakby to było zaciągnięte już siatką z klejem, tak? I zagruntowane po to tylko, żeby zrobić tynki. Ale no po prostu nie było możliwości tego zrobić. No ułożyło się tak, jak się ułożyło, zrobiło się, jak się zrobiło i nie było możliwości tego, aby ktoś to wykonał wcześniej albo w jakikolwiek inny sposób, więc jeżeli nie było takiej możliwości, no to ja przecież nic nie poradzę. Więc jest jak jest. I dlatego będziemy to wykonywać w takiej kolejności i w taki sposób. Ja bym najchętniej w ogóle tego nie robił. I dopiero jak będzie elewacja robiona itp., to on się tym przejmował, ale jako że trzeba to zrobić wcześniej, no to nie ma zmiłu i trzeba to po prostu zrobić, więc będziemy to robić i tyle, no. Jakbym miał kogoś, który tam wlazł, ten go tam wysłał, ale że nikogo nie mam, to muszę zrobić to sam. No i taka jest prawda, bo po prostu, no, kiedyś spadłem z wysokości i od tamtej pory mam po prostu lęk wysokości. No i tyle, no, taka prawda. Nic nie jest tu do ukrycia, nic do nie wiem. No nie ma co ukrywać, tak? No mam lęk wysokości i tyle. No, więc teraz muszę jechać po styropian, kupić go. I nie będę tam właził, póki nie muszę, ale no w końcu będę musiał tam wleźć, więc tam wlezę i to zrobię. Ale w tej chwili jakby się tym nie przejmuję za bardzo. Jakby się ktoś zastanawiał, jak wyznaczyć, co jest kos do ucięcia, no nic prostszego. Przełożyć do ściany, bo ona jest w pionie i odrysować, tak jak ja to tutaj już zrobiłem, tak? Przełożyłem sobie i odrysowałem. Kupiłem styropian dychę, bo 15 nie mają obecnie. I te dychy też mieli raptem jedną paczkę i ważne było, żeby było bez frezu, bo w momencie, kiedy jest frez, jest duży odpad ze względu na to, że po przecięciu nie wszystko do siebie pasuje. Teraz wam wytłumaczę. Ogólnie moja maszynka, już ją widzieliście nieraz do cięcia. Mamy linię do cięcia, przykładamy. Oprzeć się, włączyć. Jak widać, jak masło. I odcięte. I o co mi chodzi, że z frezem bez frezu? Bo w tej chwili jedno do drugiego pasuje. Widzicie? Mam w tej chwili piękne skości, które można jeden do drugiego wykleić bez większych problemów, a w momencie, kiedy byłby frez, to one już do siebie tak nie pasują. No, więc mamy w tej chwili dwa. Jeszcze jeden tak przytniemy. Jakiś izolbet styropian. Taki był tutaj na składzie najbliżej, więc już nie szukałem, nie cudowałem. Pisałem do kilku dostawców styropianu u nas w Polsce, że tak powiem, krzywy się wydaje, ale tam żaden kłopot. Pisałem do kilku dostawców styropianu. Nie w celu, żeby mi dali styropian na elewację czy cokolwiek takiego. Nie, po prostu się pytałem o cenę, żeby mieć cenę bezpośrednio od producenta, a nie zamawiać z internetu. No niestety, ale współpraca to za bardzo, znaczy odpowiedź z ich strony to za bardzo, no nie ma co liczyć, tak bym to powiedział. Dobra. No i kolejne. Tak samo jak i wcześniej. Przyłożyć. Włączyć. Jest to mega wygodne, jeszcze bym musiał przerobić na wycinanie otworków itp. Przy elewacji, ale to się przerobi. Najważniejsze, że jest transformator, to najważniejsze przy tej maszynce. Oj, trochę za wcześnie ruszyłem, trochę końcówkę ściął, ale powiem, cięcie jak fabryczne. Więc mamy to ze sobą. To zabierzemy na górę. Przydałby się jeszcze jakiś nóż albo coś ostrego, będzie trzeba wyciąć tutaj wpusty na łaty i kontrłaty. Ale to za chwilę, idę teraz po pianoklej i inne rzeczy, które będą mi potrzebne.
Nie pytajcie jak, ale wlazłem tu. Ale widać już pierwszą rzecz, którą muszę poprawić, tak? Czyli trzeba uciąć po długości ten oto fragment, bo on musi dojść tam do samego końca. Tam. Więc tego w tej chwili jakby nie jestem w stanie przyciąć albo wkleić, że tak powiem. Ale jestem w stanie wyciąć ten tutaj, tak? Mogę dojechać tak. I tak to zrobimy, aby... No tu się zapierało krokwię dachową, więc myślę, że do góry nie polecę. Oczywiście muszę stać na krokwiach. Mam nadzieję, że cokolwiek widzicie. Muszę stać na krokwiach, bo inaczej spadnę. Tu muszę zaznaczyć. I tu. Analogicznie tu. I tu. Teraz mogę zaznaczyć. Tu. Tutaj mamy mój klej. Zanim pokleił jak... Dobra. Ja wiem, że to trochę śmiesznie wygląda dla osób, które nie mają lęku wysokości, ale w momencie, kiedy ja mam, to, że ja tu wlazłem, to i tak już jest wyczyn. Ale nie wiem, jak ja potem zejdę, ale to będę się martwił później. W każdym bądź razie przyłożyć również kolejną płytę tutaj. Jak widzicie, mogę zaznaczyć, że tu jest łata. Tu. 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 I tu. I to jest jakby to, co mnie w tym momencie interesuje najbardziej. Czyli muszę się wciąć w to, co tutaj mamy, w dół. Ale nie będę tego ani cholery robił tutaj, będąc na dachu. Chociaż może. Nie, bo do piłki mam za daleko. Więc muszę sobie to posuwać wszystko, co tu mam. Właśnie ten obłok. No. Więc sobie zejdę kawałek niżej. Zejdę sobie kawałek niżej. Poprzymierzam sobie to wszystko. I powycinam, w sensie kawałki. Tu już mamy jakby to zaznaczone. Jeszcze sobie muszę napisać, że tam to jest. To jest płyta numer 2. Żebym wiedział, że to jest dwójka. Mam ta jedynka, żebym ich miejscami nie zamienił. Tutaj jakbym spadł, to już mógłbym się zabić z tej wysokości, więc lepiej takich rzeczy nie robić. Ale jak mówię, no jakoś wlazłem, jakoś to zejdę. Uciąłem, a raczej dociąłem. Trzeba przymierzyć, czy pasuje. Żeby nie było, że nie wiem, gdzie pasować. Więc jak widzimy, pasuje wręcz idealnie. To jak tutaj zostaje szpara, to żaden kłopot, wypełni się to pianką. Mogłem troszeczkę mniej uciąć, ale jest jak jest. Więc tak zostawiamy. I tak jest szacą za to, że ja tu siedzę. Bo mówię... A głupi się boję, ale wlazłem. Więc jak już wlazłem, proszę to docenić. Dobra. Żeby to tu jakoś potraktować pianką. Dobra, jest. Więc tak. Odkręcamy pianę. Więcej trzeba kręcić. Myślę, że w zupełności wystarczy. Trzeba chwilę odczekać. Nie zjeżdżaj.
muszę chwilę odczekać. Jest aż przyłapie, niby 60 sekund, ale jest chłodno. Jest około 1-2 stopni, więc jest prawie dolna granica, kiedy można w ogóle tego pianokleju używać. Tego lepiej chwilę odczekać. Taka skórka się zrobi na nim i wtedy go przyłożyć, powinno przyłapać i powinno się trzymać. I do tego jakby dążymy. Powiem wam, że tu ładny nawet widok jest z góry. Tylko a strasznie w dół daleko. Ale już siedzę, oparłem się, więc niech już będzie, że daję radę. Jako tako. Płytę można było przeszlifować OSB przed przyklejeniem, ale testowałem to na nieprzyklejonej, na przyklejonej i gigantycznej jakiejś różnicy nie było. Dobra. Można spróbować przyłapać. Tu mamy. Przykładamy naszą płytę. Po całości. I się trzyma. Tutaj wiem, że będzie trzeba może chwilę poczekać, aż troszeczkę jeszcze klej może troszeczkę spęcznieć w międzyczasie. To się czasem zdarza, że płyta trochę odejdzie. Tego można chwilę poczekać i ją jeszcze jak coraz docisnąć. W międzyczasie można wziąć kolejną. Odsięgnę i mamy kolejną. Na pewno się ją wsunąć tutaj. Jak widzicie, wchodzi praktycznie idealnie. I tutaj analogiczna sytuacja jak chwilę temu. Tu to prawda. No jeszcze ta piana poliuretanowa przez pomyłkę wypsikana. Poleciało. Pewnie daje dużo więcej niż trzeba, ale wolę dać więcej i mieć pewność, że wszystko będzie dobrze, niż się przejmować zaraz, że ma mi to odpaść. Teraz tam poprawimy jeszcze płytę. To można wstępnie tutaj włożyć. Sobie jeszcze podsycha trochę, tam się kitram. Płyta się trzyma, zwiążę zaraz. Tutaj też chwilę czekamy. No niby, no mówię, to bez pomyślunku zrobiłem, bo zapomniałem, że przecież zmieniłem puszki. Więc jak zmieniłem puszki, no to przecież w pistolecie była stara piana, no i taki jest efekt. O, dobra. Teraz dosunąć jedno do drugiego. Jak widzicie, mam nadzieję, że widzicie, wszystko się tu ładnie schodzi, trzyma. Jeszcze chwilę poczekam, co by docisnąć płyty, ale nie ma większego problemu z tym. Chwyt początkowy w tym tytanie 60 sekund jest naprawdę masakryczny, jeżeli o to chodzi. Bardzo szybko to łapie, bardzo fajnie trzyma, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Tutaj jakby się ktoś zastanawiał, czy tu będzie ocieplone, docieplone. Tak, tutaj też będzie docieplone. Też będzie tu zrobiona jakby wstawka. Ale to mogę zrobić już od góry, od tamtej strony spokojnie. Bez problemu wręcz mogę powiedzieć, bo mogę to zrobić. Ale to jakby nie w tym momencie. Tutaj będę musiał zejść znowu po styropian, żeby go tutaj przykleić. I na to jeszcze jest do przyklejenia jedna warstwa. Ale już styropian na styropian tu jest do przyklejenia, tak? Czyli do zrobienia jest druga warstwa styropianu. Nie mam ze sobą oczywiście metrówki. Nie mam. Mam sprawdzić
Mam czy nie mam? Mam. Sprawdzić, jaki tu jest rozstaw. 40, 40, 40, 40. Czyli między łatami jest 40. No prawie 40, no bo tyle co. Tu już jest na przykład 40. Tu między tą łatą jest 40. Ale między nimi dwoma też jest 40. No znaczy między górną a dolną krawędzią łaty jest 40. 40. 40, czyli tak jak jest w projekcie dla tej blacho dachówki. Właśnie 40. A dlaczego sprawdzam to 40? Dobra. Dobra. Trzyma się. A już. Czemu 40? No bo jeżeli mamy 40, 40, 40, taki jest rozstaw, ale to nawet pomijając o to, że rozstaw, łatwiej będzie przyciąć ten, który tutaj przyjdzie, jeszcze bloczek styropianu, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale nie wiem, czy będę robił to z całego, czy może tutaj jakieś wstawki zrobię. Zaraz pomyślę. Na pewno dzisiaj zrobię chociaż ten jeden bok lukarny. Nie wiem, czy na gotowo cały zrobię. Bo po prostu nie wiem, ile mamy od tej krawędzi do tej. Tu jest metr. No to można niby wykleić cały ten, całą płytę. Tu. Jak przykleję tu całą płytę i tu ten kawałek, to będzie praktycznie cała lukarna gotowa. No i chyba tak zrobię. A tutaj i tak muszę zejść, żeby znowu pomierzyć. O Jezus Maria. Dobra, mówię, wchodzenia wam oszczędzę. Dużo rzeczy się tu dzieje. Dużo rzeczy postanowiłem jednak zrobić dzisiaj jeszcze, póki jest słońce. Więc na pewno chcę się pozbyć tego, co tu jest. Dobra. Więc tak, mam przygotowane płyty. Tą tutaj, ta co tutaj będzie. Oraz dwie tam, żeby przykleić. Ja w tej chwili mam przygotowane. Puszczaj. Więc w pierwszej kolejności. No chowaj, że się. W pierwszej kolejności wziąłem płytę. Będzie tam wsunięta. Jak dobrze wymierzyłem. O. Płyta, która będzie tu. Widzę, że czubka trzeba trochę ściąć. Już jest git. Mi się wydaje. O, teraz jest super. Więc to jest tam, więc to za moment. Po co mi tu tarka? Musiałem troszeczkę płytę przypiłować. I teraz tak. Tu idzie, to idzie tam. Tu idzie tu. Czy to będzie tu? A to idzie tu. To. Albo i nie. Co ja żem uczynił? Że znowu jest nie tak, jak miało być. Coś, żem źle uciął. Już po raz drugi tą płytę ciąłem. Co ja źle zrobiłem, że jest znowu źle. Nie wiem, jak ja to uciąłem. Powinno być tu. Znaczy, powinno wleźć tu. To nie pasuje, pasuje tu. No dobra, nie będę już po raz dziesiąty tego poprawiał. Po prostu to się tu przyklei. A tu zaraz upnę odpowiedni pasek i go wkleję. No i żadna filozofia w tym. Więc bierzemy nasz klej tytana. Trochę mało odkręcony. Dobra.
Można zakręcić. Jak już siedzę tutaj, to mi nie przeszkadza na tym dachu. Jak już wlezę i coś tam sobie tutaj grzebię, to już mi to tak nie przeszkadza jak wcześniej, jak muszę tu wejść i zejść. To jest dla mnie po prostu katorga. Czekamy teraz minutę i przyklejamy. To jest jakby najważniejsza część tutaj, w sensie, żeby ocieplić tutaj, tak jak idzie skos, tak żeby mogli zrobić obróbki blacharskie. Jak oni zrobią te obróbki blacharskie, ale już w niczym to nie będzie przeszkadzać później, żeby cokolwiek tutaj robić. Jak będziemy robić elewację, to po prostu rozstawi się rusztowanie, a po prostu najpierw będziemy robić dwa boki, potem znowu dwa boki, to jak się weźmie rusztowanie, to się je tu rozstawi, pociągnie się je tutaj wyżej, a boki je się rozstawi, tak żeby można było tu wejść i bez problemu to ocieplić. Znaczy obrobić bardziej niż ocieplić. Dobra. Aha, widzimy, że dużo za dużo nałożyłem kleju. Więc tu nie będzie, potem się go zdejmie, że tak powiem. Dobra. Trzeba chwilę przytrzymać. W międzyczasie mogę zająć się tym klejem. Ten trochę dłużej się jakby rozpręża. Przy takim zwykłym kleju. Nie mówiłem tego, no bo nie pokazywałem, więc nie miałem jak wam pogadać trochę. Przy takim zwykłym kleju, jak robicie, syrepem kleicie, w sensie zwykłą piankę poliuretanową, tak jak to jest, to warto nałożyć piankę. Warto nałożyć piankę i odczekać, aż ona spęcznieje. Czy spęcznieje taką skórkę pomarańczy się robi. Zaraz zobaczyć, o co mi chodzi. Pistolet się trochę uszkodził. Trzeba go zakręcać po każdym użyciu. Ale to też nie problem. Chyba się teściowa zakopała. Ale to w tym momencie i tak nie pomogę, bo siedzę na dachu. Docisnąć po chwili. Tutaj, jak widać, doszło. Nie ma z tym kłopotu. No to i czekamy. Bo tutaj trochę docierałem, to można zrzucić, nic temu nie będzie. Tutaj docierałem trochę, to dlatego użyłem zdzieraka. A tutaj teraz można chwilę poczekać. Aż taka skórka pomarańczy się zacznie robić, to wtedy jakby nie ma problemu z tym, że jest odpychany, że płyta się jest odpychana od styropianu, nie ma jakby z tym problemu. Będę musiał jeszcze zmierzyć ten cienki skrawek, który tutaj jest, i go dociąć. No ale to nie kłopot, mam z czego, więc... Ale powiem wam, że chyba na następną stronę już się nie będę bawił. Więc... Tak jak tutaj. O! Można włożyć tak na szybko. Weźmiemy ten. Jak go będziemy wsuwać, to tamten podniesiemy o kawałek. Jeżeli dobrze uciąłem, a zaraz się okaże, że źle uciąłem. Może, że pomyliłem ze sobą płyty. No przecież, że źle uciąłem.
my tutaj, a tam dotniemy. Dobra. Jest. Udało się okleić to, co dzisiaj chciałem. Mały kawałek, bo mały, ale udało się okleić. Więc jest to zrobione. Jutro nie będę robił, ale może teraz na dniach pogoda będzie lepsza, przestawi się wtedy to rusztowanie, tak żebym mógł tam podejść i się wyklei front. I już wiem, że nigdy więcej nie zrobię takiego błędu jak tutaj i nie będę się bawił w klejenie dychy plus dychy. O ile 15 plus 5 jeszcze miało sens, tak mi się wydaje, o tyle dycha plus dycha to jest po prostu porażka i po prostu bym musiał jechać na innego składu, wydać parę złotych więcej i kupić od razu 20. Nie się bawić w dychę plus dychę. Niby podobno niektórzy mówią, żeby minimalizować mostki termiczne, to wtedy dycha, znaczy dwie warstwy to lepiej, ale już nie popadajmy w paranoję, naprawdę. Więc będę musiał zrobić w ten sposób, że pojechać kupić od razu 20 i kleić to na gotowo 20, bo to jest po prostu dwa razy taka sama robota. Raz trzeba docinać, drugi raz trzeba docinać. Teraz mi jakoś nie wyszło to docinanie idealnie, musiałem tam cudować. Więcej zachodu niż to warte. Więc taka szybka wstawka. Ogólnie jak kleić bok lukarny, to właśnie o to chodzi. W ten sposób, żeby go tak wykleić. No, więc to tak na szybko. Jak będę miał czas, to pokażę, może z drugiej strony jak będę robił. Albo nie będę miał czasu, to nie pokażę. Zobaczymy. Więc dam jeszcze znać. Hej.